Hello, hello, dzień dobry dziewczyny i chłopaki. Ja, czy mnie widać, czy mnie słychać? No widać, bo dopóki mnie grzywka nie zasłoni. Ja przychodzę do Was dzisiaj z różowym napojem. Na różowo cała prawie, że. No dobra, na dole mam szarości, ale w ogóle to mi spodnie lecą z tyłka i właśnie stanęłam na wagę. Słuchajcie, takie chwile to ja uwielbiam, więc myślę, że ten kieliszek to naprawdę jest teraz tutaj w temacie i to ostro, ale w kieliszku jest taki kompot. Naprawdę, serio Wam mówię, no powąchajcie. No widzicie, ja Was nigdy nie kłamię. Tu jest kompot z pomarańczy, żurawinki i troszkę goździków. Tyle, żadnego cukru tu nie ma nawet, bo Wy mieliście poczuć cukier oczywiście, nie żaden alkohol, prawda? To chyba jest jasne. Przepyszny, przepyszny. Smakuje jak kompot z jabłek. Nie wiedzieć czemu. No dobrze. Czyli jakby nie było, do winiacza zarywa. Ja przybywam do Was dzisiaj z takim filmem, którego nie było 100 lat na kanale. O Jezu, nie pamiętam kiedy. Ale mam rzeczy takie, które zbierałam i zbierałam. Jeszcze jak jadłam chyba cukier. To w ogóle jakaś dziwna historia w moim życiu. Nie uważacie? No, ale tak na poważnie. Mam trochę rzeczy i one leżą i leżą i leżą. I stwierdziłam, że ja je muszę po prostu wyrzucić. A skoro muszę je wyrzucić, to muszę je też nagrać dla Was. Więc zrobimy sobie co, kochani? No, denko. No oczywiście, że stare, dobre denko. Jak ze starych, dobrych czasów YouTube'a. I tak ostatnio coraz częściej wspominam te dobre czasy YouTube'a. To znaczy te stare może. Nie tyle dobre, bo dobre są wszystkie. Ale no, tak z łezką w oku. I te osoby, które wtedy poznałam, i te emocje, które wtedy też poznałam. Naprawdę, ten YouTube, te 7-8 lat temu. Ale to tak jest, widzicie? To tak jest, że człowiek zawsze wspomina wszystko z sentymentem, co już upłynęło, nie? Więc za jakiś czas będziemy wspominać ten czas. Ale nie wiadomo, czy razem. To już chyba nie. Natomiast co? Wznieśmy toast za to, że jesteśmy tu wszyscy, że możemy się spotykać, a przyszłością kompletnie się nie martwmy, bo wszystko to, co jest najważniejsze, jest tu i teraz, mili Państwo. Więc dzisiaj robimy wyprowadzkę. Wyprowadzają się po prostu w końcu te rzeczy z mojego domu i bardzo się z tego cieszę. No to teraz chwila dla fotoreporterów. Dajmy im moment, niech zrobią jak najlepsze zdjęcia i zaczynajmy. Zaczynajmy, bo jest tego dużo, a ja będę musiała później głowić się nad tym, jak skrócić film. Więc zaczynam po kolei. Tutaj mamy pudełko po emulsji, emolium, emulsja do kąpieli, delikatnie myję i nawilża, wzmacniam barierę ochronną skóry. Tak, to jest naprawdę świetny produkt dla całej rodziny, od pierwszego dnia życia, ale dla każdego. Mnie teraz bardzo pomogła, kiedy właśnie miałam wysypkę na plecach, mówiłam Wam, zresztą nie tylko na plecach, ogólnie gdzieś tutaj z przodu też miałam. I po tej wysypce zrobiła mi się oczywiście bardzo sucha skóra i ta emulsja ratowała mi życie. Jak na wiosnę mój Artur miał też wysypkę, jakaś taka rodzina wysypkowiczów, to też bardzo mu pomogła. I ja uważam, że wszystko, co tutaj producent obiecuje, to jest prawda. Bardzo dobry produkt. Więc należy czasem go mieć, bo nigdy nie znasz dnia ani godziny. No to dobra, no to kolejny produkt, któremu jestem wierna od wielu miesięcy, to jest zmywacz do paznokci Isana. Zapach tego zmywacza jest niesamowity. Teraz już w ogóle tak wywietrzał ten zmywaczowy zapach, więc został tylko kwiatowy. To jest pierwszy zmywacz, który ja tak polubiłam, bo ja ogólnie nie lubiłam nigdy zmywaczy. To było takie zawsze nieprzyjemne i te paznokcie były takie aż śliskie, takie wiecie, aż świszczały, on po prostu miałam wrażenie, że je niszczył. A ten, od kiedy ja użyłam tego zmywacza, to moje problemy z łamaniem się u paznokci, a miałam kiedyś przeokropne, nie byłam w stanie w ogóle zapuścić nawet mikromilimetra, się skończyły, więc ja uważam, że tak, jedzenie, jakieś witaminki, ale zmywacz to też jest na pewno ważny aspekt. Tu mam produkt, który mnie zawiódł, a którego kiedyś bardzo wychwalałam. Ale zawiódł mnie bardziej nie produkt, jak opakowanie. Jest to taka ekspresowa pianka brązująca do ciała z Eveline 6 w 1 do jasnej i średniej karnacji. Świetna. Sama pianka jest świetna, ale tu jest całe opakowanie, bo... Czekajcie, żeby to coś się za chwilę na mnie brązowe nie wylało, bo się zepsuł atomizer i po prostu przestał działać. Od Ikasa wyrzucona w błoto.
Ale to już leży i leży, bo ja później po prostu stwierdziłam, że nie kupuję kolejnej. Może ja ją tutaj rzucę. Nie kupuję kolejnej, bo się obraziłam. Za to tutaj mamy coś pysznego i to jest kiszona kapusta. Ostatnio ktoś mnie pytał, skąd jest ten zakwas buraczany, który pokazywałam. No właśnie z tej firmy Kiszone Specjały i zostawiłam słoik, ale słoika nie wyrzucam. Wrzuciłam go tutaj, żeby o nim wspomnieć, bo słoik jest umyty i ląduje w piwnicy, a później będziesz jeszcze myty, bo to wiecie, teraz się od tego wszystkiego tutaj zapitolił. Bo to jest cudowny produkt, bardzo fajny skład, kapusta 95%, marchew 3% i sól. I tylko. I to jest kapusta niepasteryzowana, czyli wszystkie dobra w tym słoiku są, takie jak potrzeba. Więc zwracajcie na to uwagę. Bardzo fajna kapusta. Tak, kapuściany czas się skończył, ale nadchodzi też czas skyrowy. Skyr w stylu islandzkim, ja ogólnie lubię skyr. I ten owocowy, i ten nieowocowy, ale te skyry to jest po prostu majątek. Majątek do sosów, do... O kuźwa. Och, tu się jeszcze lekko leje. No dobrze. Nie, musiało być, nie mogło być bez przypału. Dobra, nieważne. Do sosu, do... Ale po co? Anka, po co? Po prostu skyr. Tak jest. Ale powiem. Do sosu, do... No do sosu, no. Nie no, żartuję. Chrupki grillowanej papryki o smaku kukurdziane. To jest produkt... Boże, one są dobre. Ja jak się tu sprowadziłam i poszłam do osiedlowego i znalazłam takie chrupki, to ja je po prostu zachwalałam na kanale. Tutaj pokazywałam wam, mówiłam fiesta, fiesta pani. No bo to była taka fiesta, że szok. No i oni też mają chipsy, ale chipsy to są dopiero dobre. Boże, dobrze, że ich nie ma, bo mnie po prostu zawsze korciło, żeby wziąć, a wiecie, nie wolno. I te produkty są bardzo tanie. I te wszystkie Cheetosy, jakieś tam inne srosy się chowają. Po pierwsze cenowo, a po drugie smakowo. Naprawdę, jak gdzieś zobaczycie, to bardzo polecam. Podpaski, dziewczyny i chłopaki. Teraz jest ich czas. Te podpaski, o te. I to jest Jurkaja. Podpaski na dzień, okres nigdzie się nie wybiera, ale ty możesz wszędzie, 100% bawełna organiczna. Ja teraz powiem tak, super, że to jest zdrowe dla naszego ciała, ale to jest bardzo drogi produkt w porównaniu ze zwykłymi podpaskami, na przykład Bell. Ja całe życie używałam podpasek Bell, no wcześniej używałam Always'ów, ale raz mnie tak cholery od... pierdzieliły taki numer, że po prostu potem przez tydzień na tyłek nie mogłam usiąść, więc się obraziłam na siateczkę i stwierdziłam, że nigdy więcej i nigdy więcej po niej nie sięgnęłam. To jest fajne, tylko że teraz powiem tak, będę szczera. Cena jest bardzo wysoka, one są tak ładnie pakowane, ja tu zostawiłam, każda jest zapakowana w taki osobny papierek. Och, zresztą wiecie, niby standard, nie? One się bardzo deformują, więc trzeba je naprawdę wymieniać turbo często. Także nie ma jeszcze potrzeby, ale no jednak potrzeba się pojawia. No i na noc to w ogóle nie było tematu. Musiałam chyba wstawać co 3 godziny. No i co? No i po prostu to, że naprawdę no słabiutko tutaj z tą wytrzymałością i z tą... Nie, są oczywiście skrzydełka, ale to się wszystko nie trzyma. To się wszystko zbija, jak takie kiedyś podpaski bez skrzydełek, kojarzycie, takie grube. No, jeszcze mama moja takich używała. Chyba też zresztą Bell. No to u mnie tak. Więc 100 punktów za to, za jakość, taką zdrową. Ale ja wam powiem, że jak ja mam tego używać, to ja potrzebuję 3 opakowań. A to kosztuje około, chyba, nie pamiętam, 15 zł, więc... Troszkę słabo, no troszkę słabo, no ale tak jest właśnie, że wszystkie produkty zdrowe, bez chemii, bez gówna, musimy za to płacić krocie, a kiedyś tak nie było, bo kiedyś nie było takiego syfu we wszystkim i to jest najbardziej irytujące, już nie ta cena. AHD 1000, na który ja mówię ADHD, to jak ostatnio byłam właśnie na badaniach, to też, a nie, przedostatnio w Alabie, to pan ma właśnie ten AHD, preparat do dezynfekcji rąk i skóry. I ja go sobie kupuję, bo ja go sobie lubię mieć. I on jest bardzo wydajny i bardzo skuteczny. Tak, tutaj produkt, po który na razie sięgać nie będę, ale przez długi czas go kupowałam. I szczerze mówiąc stwierdzam, że wcale tak się fajnie nie pieni w porównaniu teraz z Ludwikiem.
aż taka różnica nie jest, to jest produkt z Lidla o zapachu, to jest koncentrat do naczyń o zapachu granatu. I wiecie co? Czy to taki koncentrat, z niego taki koncentrat jak ze mnie, kurde, baletnica. O, ale zapach ma fajny. Sorki. Tutaj opakowanie soli kłodawskiej, którą ostatnio, jeszcze w Mikulicach już ją kupowałam. Ja ją kupuję w Intermarché, dziewczyny i chłopaki, bo pytacie, ale jak sobie wejdziecie na stronę kłodawskiej soli, to oni mają wszystkie sole dostępne, więc tam możecie zaglądać. Tutaj są takie rzeczy jak, no to po prostu zdenkowane, teraz częściej kupuję daktyle, chociaż kiedyś bardzo nie lubiłam daktyli, ale ostatnio kupiłam, żeby posłodzić powidła śliwkowe. I po prostu to było tak, że ja posłodziłam, a reszta zniknęła, bo zjadł je Artur, bo on lubi. Kurkuma. Dziewczyny, chłopaki, ja się po prostu obżeram kurkumą. Ja ją dodaję do wszystkiego. W ogóle uwielbiam kurkumę dodawać do rosołu, tylko jak już jest ugotowany. Bo wcześniej to nie ma sensu, chyba że tylko na kolor. Daje naprawdę niesamowity kolor, daje niesamowity smak. Dodaję ją do zup, dodaję właśnie do skyru, do sosu jogurtowego. No po prostu do wszystkiego. Jakbym mogła, to bym jeszcze się nią nacierała, ale trochę będzie śmierdzieć. Bardzo ma bardzo mocne właściwości przeciwzapalne i nie tylko, więc naprawdę poczytajcie o kurkumie, tylko zawsze z pieprzem. Właśnie ciastka keto, więc o, jest takie i to mi smakowało najbardziej i to jest, i nigdzie go nie widzę teraz, to jest z owocami, a to jest chyba tylko z masłem, to było najgorsze, to było z masłem orzechowym, ale tam jest jeszcze chyba jedno, ale powinno być. No bo te, wiecie, ja tego dużo jem, tylko... A, to co wczoraj jadłam. Tylko po prostu wyrzucam, nie? Znaczy dużo jem. Weźcie, no teraz to już wymyślam. Tutaj wsadziłam już bardzo dawno opakowanie z bakomy, więc nie będę odkręcała, bo gdzieś go tam wypłukałam, ale wiecie jak jest. Tylko dwa składniki. Mleko i żywe kultury bakterii. To był kefir naturalny z bakomy. Ja uwielbiam ten z krasnego stawu. Uważam, że jest najlepszy, ale ten jest równie dobry. Konsystencja, smak, no po prostu to jest pyszka, więc jak gdzieś dorwiecie, bierzcie i dzielcie się z rodziną. Mydło. I to mydło pachnie, ono pachnie tak jak mydła mojego dzieciństwa. Jacek i Agatka i jakieś tam były, o kuśla, teraz będę kichać. To jest mydło odplamiające, ono bardzo mocno pachnie, ale takim, takim starym mydłem. To mydło jest tak super turbo ekstra, że nie macie pojęcia. Każda plama nie ma z tym mydłem szans. I jak to mydło się nazywa? Bo ja teraz tu jestem ślepa i tego nie doczaję. To mydło nazywa się mydło galasowe. Takie. Polecam serdecznie. Butelka. Butelka z takim łagodnym sosem z żółtych pomidorów wiśniowych. Produkt pasteryzowany. No ale bardzo dobry. I do jakiejś właśnie takiej pasty, do jakiegoś sosiku, to super, są też z czerwonych, więc może tutaj polecam. Tutaj mam produkt, który dawno zdenkowałam i to jest wianek łagodzący olejek do demakijażu z olejkiem rumiankowym. Fajny. Ja najbardziej używałam, kiedy malowałam oczy kreską, ale później też kupiłam parę razy, bo najpierw tym olejkiem, później pianką i super wszystko się domywa. Pompeczka. Taka objętość, taka ilość, jaka powinna być, bo taki produkt jest bardzo wydajny, później to wszystko traci swoje właściwości, więc uważam, że fajne takie małe pojemności. Zresztą ja lubię małe pojemności, bo ja się szybko nudzę. Jak mam taką wielką jakąś butlę, to po prostu już bym chciała czegoś innego. Chociaż ja teraz bardzo mało kupuję kosmetyków, więc no, ja na razie go nie zamierzam odkupowywać. Żurawinka. Nie cały czas u mnie, ale co jakiś czas sobie kupuję ten sok z żurawiny. Teraz mam sok z pokrzywy, więc na razie sobie żurawinę odpuściłam, no bo kurde, jakby nie dam rady aż tyle. No żurawina na odporność oczywiście, no kto tam potrzebuje na drogi moczowe, ale ogólnie po prostu jest bardzo zdrowa, zresztą wiecie. A pokrzywa głównie na żelazo, więc rzucam, tutaj mam koc brumka, więc nie słychać. Tutaj mam wodę, którą zdenkowałam i już... Co tu leci? I tu już jej nie kupuję, bo teraz kupiłam inną. No to już może Wam w innym filmie o niej opowiem. Bo ta jest niegazowana, ale to jest... to jest średnio mineralizowana.
A ja teraz kupuję wysoko mineralizowaną, ponieważ więcej ma tych wszystkich pierwiastków, których ja potrzebuję. Zgadza się. Znowu butelka i znowu mój ulubieniec. Patrzcie się tu, jakie jaja, to jest odkręcone. No, mówiłam, że będzie zaraz chlew na salonach. I jest, ale wszystko do torby leci. Sok z cytryny ekologiczny, ale że to się nie wylało wcześniej, to ja nie wiem. To jest super, bo to jest, słuchajcie, tutaj składnik sok z cytryny 100%. I to jest sok z cytryny do herbaty, do wody. To nie jest taki łyk, łyk, łyk. To jest, to byście nie dali rady. Tak jakby cytrynki wyciśnięte, nie? Już dobra, zostawię go może tutaj. To idźmy następną butelką. Olej rokitnikowy. No z rokitnika, 100%. Zawsze takie rzeczy tłoczone na zimno. Najlepiej kupujcie w jakiejś sprawdzonej aptece albo zielarni, gdzie to jest przechowywane w chłodniach, w lodówkach. Bo jak stoi gdzieś tak po prostu w sklepie, na jakiejś półce, nie wiadomo ile, w jakiej temperaturze, czy czasem nie do słońca, no to wiecie, to. Szkoda kasy. Ale jak sobie poczytajcie sobie, nie będę Was teraz zanudzać, to jest po prostu skarb i warto naprawdę mieć go w domu. Nie jest niedobry, gdyby ktoś pytał. I tu jeszcze mamy, tutaj już mamy taką ilość czasu, że ja muszę się rozłączyć i jeszcze raz połączyć, bo zaraz mi się zatrzyma aparat. Dobra, wróciłam. To tak szybciutko, żeby nie przedłużać. Te makarony, tu gdzieś jeszcze powinien być jeden, ale go... A, jest, dobra. To są po prostu makarony przepyszne. O, już Wam pokazuję. Ten jest najlepszy dla mnie, z ciecierzycy. Jest jeszcze z soczewicy i z groszku zielonego, ale wszystkie są dobre. Są po prostu pychotne i ja na przykład jak gotuję ten makaron z ciecierzycy, to w życiu bym się nie kapnęła, że to nie jest jakiś tam pszenny na przykład, tylko tak troszeczkę zabarwiony. Super, one są w Lidlu i bardzo Wam polecam. Moja pani dietetyk też mi polecała ten makaron, a ja do niej mówię, pani dietetyk, ale ja pani coś pokażę. Wyciągam telefon i mówię, proszę zerknąć, jakie malinowa. Nie mówiłam, że pani nowa. Jakie pani pacjentka ma tutaj dania? I ja jej tak śt. A ona... No jestem z pani dumna. No widzicie. No. Błysnęłam. Także polecam. To jest Igora. Już Wam ostatnio pokazywałam, ale ja tak skosztowałam tak, jak to smakuje. Tu w ogóle nie ma cukru. To jest przepyszne. Naprawdę nie kupujcie tego. Tego nie polecam, bo zażrecie całe. On też tak zrobił. Pestki dyni i orzechy. No ja bym mogła tutaj dużo i długo. Omegi, żelazo, równe tłuszcze. No po prostu pysza, pysza, pysza. Zdrowie. I tyle w temacie. Papier bambusowy, toaletowy. Znowu droga rzecz, znowu zdrowa rzecz, znowu tam jakieś ecie, pecie. Mamy tu po polsku czy nie? Miękki, niewybielany, antybakteryjny, przyjazny dla skóry, idealny dla matki i dziecka i takie tam różne rzeczy. No, co prawda, to prawda. A co tak się ciemno zrobiło? No. Co tam się dzieje? Dlaczego nic nie mówicie? No. No jest dobry ten papier i ja go lubię. I ja go polecam. Ale jeszcze bardziej polecam Wam te makarony. Chyba mam jeden? Nie, gdzieś powinnam mieć drugi, bo jeszcze miałam spaghetti. Tak, bo ten jest spaghetti, to jest ten taki długi, długi, on jest taki skręcany. Niesamowity, żaden makaron z żadnej mąki, nigdy nie był, to jest bezglutenowy. Tak pyszny. Jak ja pierwszy raz zjadłam coś bezglutenowego, to stwierdziłam, że tego się jeść nie da. A ten makaron. Palce lizać. No lepszy niż u mamusi. Ciastka bez cukru, panie i panowie. Ja sobie ostatnio kupiłam Balwiten. Gluten free. Kupiłam je w DM-ie. I tak, zjadłam sobie pół paczki. Jeszcze tam Artur sobie wziął dwa. I zostawiłam sobie drugie pół, że sobie jutro zjem. No, no nie będę się tak napychała. No podzielę sobie, jutro też będę miała smaka. A tanie one nie były. Jak wszystko, bez glutenu. Rano wstaję, ciastek ani widu, ani słychu. Ktoś tu był i się poczęstował. Wiadomo kto? Wiadomo. Żel wykorzystany. Żel do nóg zmęczonych o działaniu kojącym i odświeżającym. To jest żel aktywny, Natura Pharma. Bogaty skład. Kasztanowiec, miłożąb japoński i babka lancetowata. Zapisać se, dziewczyny i chłopaki, bo ja nie wiem, czy go gdzieś dorwę. Nie wiem, czy o nim nie zapomnę. W ogóle sobie zdjęcie zrobię, no. Bo potem w filmie nie znajdę. To jest najlepszy produkt do zmęczonych stóp i całych nóg. Jak Was bolą, jak są ociężałe.
To polecam z całego serca. Łosoś pieczony z czosnkiem niedźwiedzim. Ostatnio mój hit. W lodówce mam zapasik. Co tu? O, orzechy laskowe prażone. I teraz słów kilka do miłych Państwa. Proszę Państwa, proszę się nie łudzić, że one są zdrowe, bo one są prażone. Więc jedno z drugim jakby w parze nie idzie, ale ja je lubię. Ja je po prostu lubię i wolę je od tych takich zwykłych orzechów laskowych. I ja je kupuję do owsianki. Niestety. No, coś niezdrowego sobie musiałam zostawić. Bubel nad bublami i rzecz, po którą już nie sięgam, czyli płyn do płukania Azurra. Ble. Beznadziejny. W ogóle zapach. Zapach w ogóle. Już Wam mówiłam to kiedyś. Teraz pachnie. No, teraz ładnie pachnie. Nie można powiedzieć, ale w praniu nic. Poza tym, jak wiecie, ja już nie używam tego, bo to jest kolejna chemia. Wiadomo, z wszystkiego się nie rezygnuje, bo wiele rzeczy jeszcze jest chemicznych w moim domu i to nie można wszystkiego odrzucić naraz, bo to jest nawet nielogiczne i tak się nie da. I organizm się odzwyczai od chemii i wiecie, dopiero zacznie działać. Nie no, śmieję się. Ale ja podziwiam wszystkich ludzi, którzy otaczają się sztucznymi i chemicznymi zapachami od głowy do stóp i wszędzie, gdzie tylko mogą, bo jak wszyscy wiemy, im mniej, tym lepiej. No, tutaj jest za to czarne złoto i zamiast takiego badziewia lepiej kupić sobie olej z czarnuszki, tłoczone oczywiście na zimno. Ja go kupuję z Oleofarm i ja go bardzo lubię. Trzymam w lodówce, też kupuję w takim miejscu, gdzie wiem, że jest sprawdzony. I co tu jeszcze mamy? Tutaj mamy krem. I nie do końca go wykorzystałam, ale z nim się coś dziwnego stało, bo on długo leżał. Krem Mia My Wonder Balm, ten niebieski, no pewnie znacie, bardzo, bardzo dobry produkt. Bardzo dobry, ale ja wtedy tam podostawałam jeszcze z jakiejś tam firmy. I po prostu nie byłam w stanie już tego wszystkiego na siebie nałożyć, bo wiecie, że ja nie nakładam. I tu jest jeszcze mąka, mój hit. Ta jest akurat, ta jest najfajniejsza. Ja na niej piekę bułki bezglutenowe, które są, wychodzą takie. Żadna piekarnia takich nie upiecze. I tu jest jeszcze jeden makaron, ale ten jest już taki zwykły. Też niby spaghetti, ale ten jest taki drobny, taki króciutki, fajny do rosołu. A tamten fajny do na przykład spaghetti. O, i to wszystkie moje produkty. Torba pusta, można iść wyrzucić. Ciekawe, kto to zrobi. Brunek?